Po wymianie oleju WASO pojechałem od razu do domu i sprawdziłem stan oleju, którego było za dużo, spuściłem go do słoika i zobaczyłem całkiem czarny olej, który jest tak ciemny, że nie przepuszcza światła. Jestem zdruzgotany i nie wiem, czy nie wymienić oleju jeszcze raz. Dokładnie taki sam olej występował w odcinku numer 71, dlatego wyniki z odcinka numer 71 mogą posłużyć jako punkt odniesienia do tych z dzisiejszego odcinka. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Toyota CHR, rok produkcji 2020, silnik 2.0, 152 koni mechanicznych, hybryda bez filtra cząstek stałych, wyłączny katalizator, przebieg 28 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Nietypowy odcinek, bo sprawdzamy jakość oleju po zaledwie 50 km. Inicjatorem tego eksperymentu jest Artur, który napisał tak. Po wymianie oleju WASO pojechałem od razu do domu i sprawdziłem stan oleju, którego było za dużo, spuściłem go do słoika i zobaczyłem całkiem czarny olej, który jest tak ciemny, że nie przepuszcza światła. Jestem zdruzgotany i nie wiem, czy nie wymienić oleju jeszcze raz. Artur skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta za chwilę. Do samochodu zalany został olej oryginalny Toyoty w klasie lepkościowej 0W16, klasa jakościowa według API SN, aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie był stosowany żaden dodatek do oleju, co ważne do podkreślenia w tym miejscu. Dokładnie taki sam olej występował w odcinku numer 71, dlatego wyniki z odcinka numer 71 mogą posłużyć jako punkt odniesienia do tych z dzisiejszego odcinka. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to zaledwie 50 km. Tutaj ważna adnotacja, w materiale filmowym pojawia się wartość 10 km, ponieważ zanim Artur skonkretyzował przebieg dla tej próbki, to bazowałem wyłącznie na informacji, że olej został pobrany w tym samym dniu zaraz po wymianie oleju WASO i wpisałem taką wartość, żeby nie zostawiać pustego miejsca. Prawidłową potwierdzoną liczbą jest 50 km. Odnośnie ogólnej specyfiki eksploatacji, to u Artura wygląda ona następująco. 50% eksploatacji to miasto, 50% trasa, dominują odcinki przekraczające 20 km, próbka oleju została pobrana w tym samym dniu, co miała miejsce wymiana oleju, nie była robiona żadna pukanka silnika. W ramach dodatkowych informacji Artur napisał tak. Bardzo dbam o swoje auto, pierwsza wymiana była po przebiegu 1200 km, następna po roku po ponad 6000 km, następna przy przebiegu 16700 km i w tym roku po 28000 km. Każdorazowo wymiana była robiona po przebiegu niższym niż zalecenia producenta, to jest 15000 km. Samochód mam od nowości, bardzo proszę o pomoc, chciałbym sprawdzić, czy ten olej był wymieniony. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 31,0 mm2/sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 6,95 mm2/sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 195. Porównujemy zmierzoną lepkość z deklaracją producenta. Lepkość zmierzona jest około 5% niższa od zadeklarowanej w niższej temperaturze oraz około 2% w wyższej temperaturze. Co ważne do podkreślenia, bardzo zbliżone wyniki otrzymano w odcinku numer 71. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Jak widzicie na zaprezentowanym materiale, pomiar w pierwszej próbie zakończył się fiaskiem, podjęta została druga próba. Tutaj warto nadmienić, że problemy z pomiarem pojawiają się zazwyczaj wtedy, gdy próbka jest czymś zanieczyszczona, np. wodą. Zatem taka trudność w pomiarze dla lepkościomierza to również pewnego rodzaju wskazówka, że z olejem może być coś nie tak. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 28,6 mm2/sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 6,3 mm2/sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 180, a to oznacza, że nastąpił około 10% spadek lepkości. Teoretycznie jest to możliwe, żeby zaraz po wymianie olej wymieszał się z pozostałością oleju z poprzedniego interwału i w konsekwencji lepkość oleju uległa zmniejszeniu. Niemniej jednak tej pozostałości musi zostać całkiem sporo, żeby taka zmiana jakości na starcie została odnotowana. Czyli pierwsza hipoteza jest taka, że wymiana oleju, jeśli już miała miejsce, to została przeprowadzona w opcji częściowej. To znaczy nie został spuszczony dokładnie oraz w całości stary olej. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy, wykonano go w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik należący do poprawnych, w teście bibułowym nie doszukuje się jakichś niepokojących sygnałów. Dla porównania prezentuję wynik testu bibułowego dla próbki tego samego oleju po przebiegu 5200 km z odcinka numer 71. Zaznaczam jednak, że użyte są różne bibuły i wyniki porównawcze nie są miarodajne. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni otrzymano kilka niepokojących sygnałów. Po pierwsze, sygnał o bardzo dużym zanieczyszczeniu oleju, to jest tabula na wykresie dla zakresu 3100 do 3600, bardzo duża wartość i to tłumaczyłoby problemy lepkościomierza w ustabilizowaniu pomiaru w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Pozostałe wyniki oceniam na tle wyników z odcinka numer 71, olej po przebiegu 5200 km w ramach przypomnienia. Dla kilku parametrów otrzymujemy bardzo zbliżone wyniki, dla pozostałych olej z dzisiejszego odcinka jest nieco niżej na wykresie niż olej z odcinka numer 71. Podsumowując, uwzględniając znikomy przebieg oleju dla badanej próbki, to jest 50 km, oraz bardzo niewielki przebieg ogólny samochodu, to jest 28 tysięcy km, mam pewne wątpliwości, czy procedura wymiany oleju przebiegła w opcji kompleksowej. Redukcja lepkości na starcie 10% to pierwsza lampka kontrolna, bardzo duże zanieczyszczenie oleju jakąś substancją, potwierdzone na widmie to druga lampka kontrolna, i w końcu minimalne różnice między próbką oleju z odcinka numer 71 po przebiegu 5200 km to kolejna lampka kontrolna. Ciekawy jestem, jak wygląda olej w innych samochodach z tym samym silnikiem po pierwszych kilkudziesięciu kilometrach. Jeśli ktoś z oglądających może dostarczyć taką próbkę do badań, to zapraszam do kontaktu. Miałem dużo więcej pytań do Artura, który przesłał te próbki do badań, ale Artur jest bardzo zapracowaną osobą i zapytania pozostawały bez odpowiedzi. Być może w komentarzach pod filmem dołączy do dyskusji i przekaże więcej swoich spostrzeżeń. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!